Cześć, Dzień dobry, Krzysztof Jalek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestycji We Własne Zdrowie. Dzisiaj seria, kolejna seria o ziołach i znajdujemy się przy szałwi lekarskiej i będziemy omawiać jej zalety. Także w, tej, w zaleceniu nadmiernej potliwości, to wszystko omówię w tym odcinku. Także zapraszam Was serdecznie, jeżeli jesteście zainteresowani innymi zastosowaniami szałwi lekarskiej. Tu będziecie mogli się dowiedzieć coś nowego, mam nadzieję. Zanim zacznę, pozwolę sobie na szybką autoreklamę, jeżeli chcecie spędzić pobyt regeneracyjny z ziołami w tle, zapraszam Was do naszego kurortu regeneracyjnego. Odnośnik znajdziecie w opisie filmu, a my startujemy z szałwią lekarską, do czego możecie przydać. No i zacznijmy od pochodzenia nazwy, bo to jest bardzo ciekawe, bo są tak jakby dwie, trzy nazwy, które ja spotkałem, skąd wywozi się nazwa z szowii. I Nazwa Szawi wywodzi się z jednego pozdrowienia Rzymian: Salvare, bądź zdrów, bądź też salvus bądź zdrowy, lub też Salvare i tutaj jest ocalony, nietknięty, żywy, zdrowy. Także takie są jakby znaczenia słów Szawi, ale wszystko obraca się w temacie zdrowia, czyli tutaj jak najbardziej jest nazwa trafiona. Ja w głównej mierze chciałbym omówić dzisiaj temat szawi w zastosowaniu nadmiernej potliwości. I tutaj w głównej mierze ja zalecam szawie w tych symptomach nadmiernej potliwości. I ta nadmierna potliwość często jest spowodowana na przykład menopauzą. No i tutaj warto zwrócić uwagę w przypadku nadmiernej potliwości w przypadku menopauzy z niedoboru estrogenów, ponieważ szawia może podnosić Poziom estrogenów i tutaj jest fajnym tym fitohormonem, który może tutaj się przysłużyć. Warto przy tej nadmiernej potliwości zaznaczyć, skąd ona ma swoją genezę i skąd może się wywodzić, i warto zbadać, czy na przykład nie mamy cukrzycy, czyli hipo, tutaj glikemii w tym kierunku iść, na czynności tarczycy czy na przykład choroby otyłościowej, czy na przykład jakiegoś guza. I tutaj warto, warto po prostu zdiagnozować tą nadmierną potliwość, czy nie jest wynikiem innych jakichś chorób. Najczęściej to się objawia różnymi czynnikami towarzyszącymi i tu warto udać się do specjalisty, aby to zweryfikować. Lecz jeżeli już wszystko zweryfikowaliśmy, już wiemy, że ta nadmierna potliwość jest po prostu, Nieznana, a często tak bywa, no to wtedy fajnie możemy się posilić szawią lekarską, i szawia lekarska jest bardzo fajnym środkiem, dlaczego. Na przykład w książce Ożarowskiego możemy dowiedzieć się, że był przeprowadzony taki eksperyment na zwierzętach, gdzie podano preparat chemiczny, który wywołał silne pocenie, a następnie podano napar strzałowi i w przeciągu kilku godzin pocenie ustało i ten wynik utrzymywał się przez kilka dni. Musiałem na chwilkę przerwać, żeby zmienić pozycję. No i wracając do książki Ożarowskiego, to wszystko zostało potwierdzone klinicznie i faktycznie szałwia ma działanie przeciwpotne i zostało to udowodnione. W badaniach klinicznych, czyli odwołując się naprawdę, szałwia może bardzo fajnie wspomóc i wtedy warto na przykład spożywać według zaleceń doktora Różeńskiego z kolei 4 razy po 100 ml naparu takiego szałwi dziennie, i wtedy możemy uzyskać przeci działanie przeciwpotne. Warto nadmienić, że szałwia zawiera dużej ilości tujonu, a to może się w przypadku nadużycia szałwii lub zbyt długiego stosowania wywołać na przykład drgawkami, mdłościami, zawrotami głowy, czyli tutaj warto robić przerwy w stosowaniu szałwii i nie stosować jej cały czas. Następną zaletą szałwii, którą warto stosować jest stosowana np. w przypadku problemów z układem trawiennych, czyli gazów, niestrawności i wtedy fantastycznie jest jakby wspomaga te nasze dolegliwości w przypadku niestrawności i można wtedy ją łączyć z innymi specyfikami ziołowymi. Także stosowanie szałwii w przypadku nieżytu przewodu pokarmowego będzie miało jak najbardziej uzasadnione działanie. My znamy szałwię także jako preparat np. przeciwwirusowy czy przeciwdrobnoustrojowy czy przeciwbakteryjny. Kiedy mamy np. jakieś problemy z gardłem w przypadku nieżytu gardła lub też w stanach chorobowych i faktycznie takie zastosowanie też, miało, też będzie miało rację bytu. Co jest fajne Wyciągi strzawi. I co jest fajne? To tak naprawdę jeśli mamy nalewkę strzawi lub też. Wyciąg spirytusowy możemy nacierać dziąsła przy parodontozie, i wtedy warto też ku temu się zwrócić. Lecz pamiętajcie, stosujcie interwałowo, żeby nie cały czas nacierać się tutaj olejkiem szałwiowym czy spirytusem szałwiowym, bo może to powodować wcześniejsze dolegliwości, o których wspomniałem, na przykład mdłości, drgawki, zawroty głowy. Też dotarłem do takiego badania na stronie nauka w Polsce, gdzie udowodniono, że wyciągi strzałowi, tu konkretnie napar strzałowi i rozmarynu, ma, może także działać przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Tam podparli się badaniami z Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, także działanie przeciwbulowe, przeciwzapalne będzie miało tutaj także rację bytu. Jeśli zwrócimy się ku terapeutycznemu zastosowaniu szałwii i działaniu naparów, to możemy także zastosować np. w przypadku kobiet, które mają nadmierny wypływ pokarmu, pokarmieniu dzieci i tutaj może powstrzymywać tak naprawdę laktację i może to zapobiegać później także zapaleniu gruczołu sutkowego także warto o tym pamiętać jeśli mamy nadmierny wypływ pokarmu po karmieniu już no to wtedy na szałwii mogą to tutaj wspomóc i jeśli mówiłem, mówiłem wcześniej o okresie menopauzalnym, to tutaj szałwia jest takim ziołem, które będzie się przysługiwała kobietom w okresie menopauzy, bo będzie po prostu podnosiła ten poziom estrogenów, lecz warto o tym pamiętać, że będzie podnosiła poziom estrogenów, czyli jeśli będziemy mieli choroby zależne, czyli na przykład nowotwory estrogo. Estrogonowo zależne, przepraszam, no to wtedy, wtedy należy zrezygnować ze stosowania preparatów szałwii. Ja oprócz tutaj nadmiernego nadmiernej potliwości, gdzie zalecam szowie. No, to jest także zastosowanie zewnętrzne, i tutaj kieruje się te doktorem Różańskim, który nadmienił, że można szałwie mieszać z krwawnikiem, rumiankiem i nagietkiem, i na przykład stosować szałwie zewnętrznie w postaci maści na łojotokowe zapalenie mieszków włosowych, czy łuszczyce, czy atopowe zmiany skóry. Także będzie doskonale wspomagać gojenie ran, czyli taka maść będzie miała doskonałe zastosowanie w przypadku chorób skór lub jakichś takich wyprysków, i rzeczy, o których musimy zadbać w przypadku działania antybakteryjnego i przeciwwirusowego. Także takie maści warto mieć w swojej apteczce domowej i warto wtedy, warto wtedy stosować. Działam także przeciwzmarszkowo, jeżeli ktoś chciałby się pokusić o takie działanie. Zastosowanie czosnku jeszcze będzie miało tutaj kierunek, kiedy mamy na przykład zapalenia gruczołu krokowego lub też problemy z odbytem. I wtedy takie nasiadówki przemywania z naparu odwaru z Xiaomi będzie fajnie wspomagało tutaj regenerację tkanek, tkanki nabłonkowej i wyściółka i takie ostatnie zastosowanie szawi i znowu odwołując się do doktora Różeńskiego szałwia zawiera kwas rozmarynowy i w przypadku na przykład naczynności tarczycy Tutaj on wspominał o chorobie Hashimoto, kiedy ta tarczyca jest w nadczynności, bo choroba Hashimoto obawia się czasami właśnie fluktuacją tych hormonów. No to wtedy warto zastosować na przykład szawie czy też rozmaryn, bo, bo będzie nas wspomagało w przypadku nadczynności tarczycy jako zastosowanie kwasu rozmarynowego. Zresztą kwas rozmarynowy jest bardzo, bardzo fajnym tutaj fitoterapeutykiem w przypadku w przypadku właśnie choroby Hashimoto i fajnie dobrany może wspomóc nas w regeneracji lub też w stabilizacji te, tego hormonu. No i tak wszystko reasumując, zbijając do kupy, szawia ma zastosowanie przy nadmiernej potliwości, kiedy mamy problemy menopauzalne, kiedy chcemy obniżyć cukr, poziom cukru we krwi w przypadku stanów zapalnych gruczołu krokowego, przy nadmiernym wydzielaniu pokarmu przez matki także szałwia ma wielokierunkowe zastosowanie, a przede wszystkim znana jest z tego, że my ją stosujemy w przypadku dolegliwości nieżytów przewodu pokarmowego czyli wzdęcia gazy zatrucia bo działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo a także stosujemy szałwię w przypadku kiedy mamy nieżyt dróg oddechowych i wtedy także ta szałia będzie miała zastosowanie. Te nietypowe zastosowania, jakie wymieniłem wcześniej, także będą miały fajne znaczenie w, naszej, w naszym życiu. Pamiętajmy także o przeciwwskazaniach, kiedy mamy wrażliwość, lub też genetycznie stwierdzone, że możemy mieć nowotwory, estrogenozależne, wtedy zrezygnujmy z preparatów z strzowi lub stosujemy je naprawdę krótkoterminowo. I w przypadku ciąży, lub też laktacji wtedy nie należy stosować preparatów strzawi. Także w przypadku niedoczynności tarczycy. Tutaj bym się także zastanowił, czy bym stosował preparaty trzowi. Warto tutaj to wszystko obserwować, kiedy będziemy spożywać, czy nie powoduje jakichś tam uszczerbku na naszym zdrowiu i naszej jakości życia. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Dzisiaj tak trochę wymęczyłem, bo dużo rozpraszaczy, dużo takich, gdzie musiałem przerywać, ponieważ przeszkadzało nam odgłosy akustyczne. Odcinek z Szałwią dobiega końca. Zamieszczę na końcu planszę. Jakie są wskazania, przeciwwskazania, dostosowanie Szałwi? Mam nadzieję, że Was ten odcinek w czymś wspomógł. A jeżeli szukacie sami e, jakiegoś takiego wsparcia i szukacie pobytu regeneracyjnego z ziołami, zapraszam Was jeszcze raz do naszego kurortu regeneracyjnego. Odnośnik znajdziecie w opisie filmu. Ja się żegnam z Wami. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Z nami inwestujecie we własne zdrowie. Hej, do następnego razu.